to, że zaufaliście naszej szkole, obierzając na 8 lat edukację w swoim budzie. Dzisiejsza uroczystość jest już próbą na naszej wspólnej drodze ku dorosłości. Ufamy, że będzie to czas wzajemnej współpracy oraz skutecznego współdziałania dla dobra tych oto dzieci. Każde wsparcie od Was, pomoc, dobre słowo, obiektywna ocena będą dla Was bezcenne. Panie wychowawczynie klas pierwszych, koleżanki i koledzy nauczyciele, wyrażam wdzięczność za Wasze nauczycielskie zaangażowanie, za serdeczność, za czułe podejście do trosk i dumy Waszych uczniów. Tak naprawdę jeszcze małych dzieci. Przed nami współpraca i wysiłki, ale wiem, że już za 3 lata ci oto uczniowie bez problemu będą opuścić edukację wczesnoszkolną i rozpocząć nowe w klasie 4. Pierwszoklasiści i pierwszoklasiści. W poniedziałek 2 września powitaliśmy Was w naszej szkole. Przez 2 miesiące poznawaliście się, polubiliście, a nawet zaprzyjaźniliście się ze sobą. Codziennie jest uśmiech na ustach. Przychodzicie do szkoły, której spędzacie po kilka godzin dziennie. Na lekcjach, stołówce, świetlice. W zasadzie staliście się już częścią naszej szkolnej społeczności. Przed Wami jeszcze tylko ten jeden rok. Przez kilka ostatnich dni pod opieką swoich pani prowadzących, pani Nity Wójcik, pani Muzińskiej, pani Anna Adamowicz, pani Jerzy Wojciech, pani Pawec Juty, uczestniczyliście w próbach przekazowanych. Ja widziałem, jak wspaniale zostaliście przygotowani do dzisiejszej uroczystości. Za chwilę zobaczą to wszyscy obecni. Już za kilka minut służycie ślubowanie